Witajcie po IM-owej przerwie w nowym odcinku Video News. To już 61 epizod. Mam szczerą nadzieję, że nasza relacja prosto z Katowic wam się bardzo podobała, ale teraz wybaczcie, trzeba już przejść do nowinek niekoniecznie związanych z e-sportem. Dzisiaj parę słów o Mortal Kombat 10, cenach Galaxy S6 i HTC One M9, darmowym Windowsie 10 dla piratów oraz kampanii firmy Durex. Mortal Kombat 10 ponownie dało sobie przypomnieć. Deweloperzy podzielili się właśnie z nami najnowszym zwiastunem swojej produkcji. W grze istotna będzie warstwa fabularna, bowiem twórcy chcą postawić na filmową otoczkę. Trailer przedstawia kolejne postacie z gry. Tym razem padło na rodzinę Cage, w której skład wchodzą Johnny i Cassie Cage oraz Sonya Blade. Premiera Mortal Kombat 10 ma nadejść już 14 kwietnia. Ta data dotyczy komputerów oraz konsol PlayStation 4 i Xbox One, natomiast posiadacze starszych konsol będą musieli poczekać troszkę dłużej. A teraz gratka dla osób, którym najnowsze SimCity wydane 2 lata temu nie przypadło do gustu. Studio Colossal Order zapewniło wam właśnie alternatywę w postaci gry Cities Skylines, które okazuje się być prawdziwym symulatorem rozwoju miasta. Gra została oceniona bardzo pozytywnie przez najbardziej prestiżowe serwisy. GameSpot przyznał temu tytułowi 8, Game Informer 8,75, a InGames aż 10 na 10 możliwych punktów. W Cities Skylines, czyli w strategii ekonomicznej, naszym celem jest zaprojektowanie i wybudowanie miasta, którym później mamy zarządzać i to w taki sposób, aby mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Na tle SimCity nową produkcję wyróżniają większe mapy o powierzchni nawet 36 km², choć do rzeczywistości wynik ten się nawet nie umywa. Dla porównania Poznań ma powierzchnię około 262 km². Zainteresowani? Grę można zakupić już od 10 marca bieżącego roku. W ubiegłym tygodniu mieliśmy pojawić się na targach CeBIT 2015 w Hanowerze. Tak się jednak nie stało, gdy dopadła nas gorączka i nie mogliśmy po IM 2015 ruszyć je z łóżka. Nie wszystko jednak stracone, dostaliśmy sporo informacji, zdjęć i filmików z tejże imprezy, więc już niedługo możecie spodziewać się filmu podsumowującego wszystko to, co można było na CeBicie zobaczyć. W nim poinformujemy was m.in. o nowościach od firmy AVM, która zaprezentowała nowe routery Fritzbox, a także o specjalnej płycie głównej Asusa czy nowej generacji dysków SSD Plextora. Zapraszam już niedługo. Jak można było się spodziewać, Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge to nie jedyne bronie Samsunga w tym roku. Oburzenie wywołane brakiem wodoodporności i kilku innych funkcji w najnowszych flagowcach koreańskiego producenta zapewne skłoniło go do przyspieszenia procedury wdrażania trzeciego modelu, Galaxy S6 Active, który te cechy ma zawierać. Sam Mobile dotarł do informacji, jakoby nowe urządzenie miało zawierać podobne podzespoły do pierwowzoru. Spodziewać się możemy zatem 5,1-calowego ekranu Super AMOLED o rozdzielczości 2560x1440 pikseli, 8-rdzeniowego procesora Exynos 7420, 3 GB pamięci RAM oraz kamer 16 i 5 megapikseli. Będzie jednak kilka zmian. Naturalną jest oczywiście obudowa, która będzie odporna na wodę i kurz. Wiąże się to także ze zwiększonymi gabarytami. One z kolei umożliwiają umieszczenie nieco większego akumulatora, który, jeśli wierzyć spekulacjom, ma mieć pojemność aż 3500 mAh. Darmowy Windows 10? Nic bardziej mylnego! Zaraz, wróć, to prawda! Wszyscy użytkownicy systemów Windows 7, Windows 8 i 8.1 mogą liczyć na darmową aktualizację do systemu Windows 10 już w sierpniu tego roku. Mowa nie tylko o tych, którzy legalnie zaopatrzyli się w poprzednie środowiska, ale także o tych, którzy dopomogli sobie za pomocą innych sposobów. Haczyk jest w tym, że ten okres łaski będzie trwał tylko rok. Po takowym okresie trzeba będzie zapłacić. Microsoft wywołał sporo szumu tym ruchem, więc jest to zapewne zamierzony ruch marketingowy. Poza tym może to być próba zbudowania potężnej bazy piratów, a być może później wykorzystania tych wszystkich informacji przeciwko nieuczciwym, zdaniem giganta z Redmond, konsumentom. YouTube cały czas dynamicznie się rozwija, a potwierdzeniem tego ma być niedawno zaimplementowana nowa funkcja.
W ubiegłym tygodniu Google wprowadziło obsługę filmów nagrywanych w 360 stopniach. W tej sytuacji wybór punktu, na którym skupia się kamera, należy tylko i wyłącznie do użytkownika. Niewątpliwie jest to wstęp do wirtualnej rzeczywistości i gogli, które pomagają ją wyświetlać. Chociaż nie da się ukryć, że przewijanie kąta widzenia robi spore wrażenie nawet na płaskim monitorze. Położenie możemy zmieniać za pomocą myszy lub klawiszy WASD. Co powiecie o takim rozwiązaniu? Zostawcie opinię w komentarzu. Wielu entuzjastów technologii z niecierpliwością czeka na premierę HTC One M9 w Polsce. Będą oni musieli jeszcze troszeczkę wytrzymać, ale dobrą informacją jest to, że ten smartfon zaprezentowany 1 marca na MWC jest już dostępny w przedsprzedaży w sklepie RTV Euro AGD. Cena jest niewątpliwie zaporowa, bo wynosi aż 3149 zł. Do wyboru mamy dwie wersje kolorystyczne, srebrno-złotą i grafitową. Do każdego zakupionego telefonu w tym sklepie otrzymamy dodatkowo klucz umożliwiający pobranie audiobooka carte blanche. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się także o cenach, z jakimi wystartuje sprzedaż Samsungów Galaxy S6 i Galaxy S6 Edge. Nowe modele trafią do polskich sklepów już 17 kwietnia, a ich ceny zaczynają się od 2999 zł w przypadku zwykłej S6 i 3599 zł w przypadku Edge'a. Ceny wszystkich wariantów pamięciowych znajdziecie w rozwinięciu Video News, link poniżej. Warto wspomnieć, że już od 8 kwietnia w Samsung Brand Store'ach będzie można oglądać testowe wersje tychże urządzeń. Pamiętacie najbrutalniejszą chyba grę końcówki lat 90? Tak, mowa o Carmageddon. Nie zebrało nam się na wspominki bez powodu. Nadchodzi bowiem kontynuacja tej klasycznej już produkcji. Wszystko dzięki kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze. Studio Stainless Games poinformowało, że Carmageddon Reincarnation zadebiutuje 23 kwietnia bieżącego roku na PC. W późniejszym terminie możemy spodziewać się także edycji na macOS, Linuxa oraz konsole PS4 i Xbox One. Twórcy oddadzą do zabawy aż 16 rozdziałów kampanii i tryb multiplayer dla 8 graczy. Do dyspozycji jest także 25 pojazdów i 9 map. Dzisiaj ciekawostka erotyczna. Na bardzo ciekawy pomysł kampanii wpadła firma Durex, znana głównie z produkcji różnego typu prezerwatyw, które jak wiecie nie są do końca skutecznym środkiem antykoncepcyjnym. Niemniej jednak chodzi o coś zupełnie innego. Producent chce, uwaga, zawalczyć o nasze stosunki z partnerami. Firma nawiązuje do badań o technologii, z których wynika, że 1/3 par przerywa stosunek seksualny z powodu odebrania telefonu. Cała kampania opiera się na prostym haśle. Jeśli chcecie poprawić wasze stosunki, wystarczy wyłączyć smartfon za pomocą jednego przycisku. Kampania hashtag Connect ma jeszcze jeden przekaz. Przypomina o godzinie dla Ziemi, która w tym roku odbędzie się 28 marca. Nie musimy chyba jednak przypominać, że godzina dla Ziemi wcale nie oszczędza energii, jak błędnie się dzisiaj myśli, lecz traktowana jest bardziej jako symbol. To wszystko w tym odcinku Video News. Jak zwykle mam szczerą nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić palce w górę, skomentować, sprawdzić pełnej wersji Video Newsa, link w opisie, sprawdzić naszej relacji z IM2015, link w opisie i czekać na filmik o Cebicie 2015, o którym wspominałem przed chwilą. To tyle, do usłyszenia kolejnym razem, na razie, pa pa!